Dziś chciałabym króciutko opowiedzieć Wam o punktach karnych. Zbliża się koniec roku, możemy więc zastanowić się, jak ten rok nam upłynął, mieć plany na następny rok i jest to taki czas podsumowań. W związku z tym może warto byłoby zastanowić się i sprawdzić, czy i ile posiadamy punktów karnych. Możecie to zrobić na dwa sposoby. Po pierwsze, możecie osobiście stawić się w komisariacie policji i to sprawdzić, a po drugie, jeżeli posiadacie profil zaufany, możecie sprawdzić liczbę tych punktów przez internet. Pamiętajcie też, że jest różnica pomiędzy aktywnymi a tymczasowymi punktami karnymi. Aktywne to te, które są już do Was przypisane, czyli jeżeli przyjęliście mandat, te punkty trafiły na Wasze konto. Natomiast tymczasowe punkty karne to są punkty karne za na przykład mandat, którego odmówiliście przyjęcia i sprawa, która zakończy się za jakiś czas w sądzie, dopiero wtedy te punkty po prawomocnym orzeczeniu sądu zostaną Wam przypisane na stałe do Waszego konta i staną się punktami aktywnymi. Więc te punkty, które widzicie, to są te aktywne. Natomiast musicie pamiętać, że punkty tymczasowe dopiszą się do Waszego konta z datą Waszego przewinienia, jeżeli zostanie ono udowodnione. A co możecie zrobić, jeżeli zbliżacie się niestety do tej granicy dozwolonych punktów karnych? Czy coś można wtedy zrobić? Możecie skorzystać ze szkoleń, kursów, które organizują wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego i one pozwalają Wam zbić 6 aktywnych punktów karnych. Żeby przystąpić do takiego kursu, na dzień szkolenia nie możecie posiadać więcej punktów karnych niż te 24. No i ciągle z takiego kursu jeszcze można skorzystać i możecie to zrobić raz na pół roku. No, co prawda absolutnie nie polecam kolekcjonowania punktów karnych, ale rzeczywiście czasami zdarza się tak, że jednak przekroczycie te 24 punkty. Co się wtedy dzieje? Z pewnością dostaniecie zawiadomienie o tym, że zostaje wszczęta procedura w sprawie wydania Wam skierowania na badania psychologiczne, ponieważ na takie badania będziecie musieli się udać, żeby docelowo móc z powrotem prowadzić pojazd mechaniczny. O tym, jak wyglądają badania, możecie posłuchać w innych moich filmikach i poczytać na blogu. Pamiętajcie o tym, że na badanie umówcie się dopiero wtedy, kiedy posiadacie już faktycznie decyzję o skierowaniu na badania psychologiczne. Takie badania możecie wykonać w dowolnej placówce. Do usłyszenia, do zobaczenia. Jeśli jesteś zainteresowany psychologią transportu, zasubskrybuj kanał.